Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Czas na kolejny legendarny odcinek z naprawiania prac widzów, czyli serii, w której każdy z Was może wziąć udział. Wystarczy tylko dołączyć do naszego serwera na Discordzie i zaakceptować regulamin uczestnictwa. To jest mega proste. Tak samo proste jak zostawienie lajka pod tym filmem i suba z dzwoneczkiem. Poza tym planujemy kolejny odcinek serii oceniania prac widzów z Instagrama, więc jeśli chcecie wziąć udział, to w tym filmie dowiecie się, jak to zrobić. Tak trochę później, bo teraz tradycyjnie zaczynamy od opierdolu, znaczy się przeglądu prac z Discorda. To ma być śmieszne? Może i bym się zaśmiała, bo... Haha, wiecie, święty szereg. Hahaha. Ale czemu to jest zrobione tak na odwal? Nawet wychodzisz za linię. To już mój królik równiej układa bobki w kuwecie. Czemu każdy śmieszek nie potrafi się przyłożyć do tego, co robi? Fetysze są różne. No, na przykład niektórzy lubią stopy i ja tam nie oceniam. Ale takim rysunkiem szybciej kogoś obrzydzisz, niż zapewnisz mu miłe chwile. Więc ogarnij się i wróć do podstaw. Czarodziejka Slenderman. Najdłuższa łapska na dzielni. A tak ogólnie, kolego, to nie pomyślałaś o tym, że w trakcie, kiedy rysujesz, to warto byłoby spojrzeć w lustro? O? Zaraz. Co ja gadam? Wróć do podstaw i nie rób wstydu rodzinie. Wydaje mi się, że za duże nogi zrobiłam, ale raz się żyje, mi tam się podoba. Raz się żyje, żeby zrobić z siebie pseudoartystę. No cóż, mi tam się nie podoba. Po pierwsze, to nie nogi są problemem, a wszystko jest spierniczone. Po drugie, skoro ci się podoba, to czemu chcesz, żebym to oceniała i naprawiała? Naprawdę aż tak ci zależy na negatywnej atencji? Widzę, że brakuje ci podstawowej wiedzy, przez co każda praca jest taka sama. Jest tak samo zła, nie robisz żadnego postępu, a mimo wszystko napierdzielasz mnóstwo tych cholernych prac i wiele z nich wrzucasz do naprawiania. Wrzuciłaś ich co najmniej 5? Skoro wiesz, że trzeba je naprawić, to może przestań z uporem maniaka robić ciągle to samo i poświęcać czas, który ewidentnie masz, na chociażby poprawną naukę zamiast rysowanie gówna. Wtedy przynajmniej nie zrobisz z siebie kretynki i może w przyszłości zamiast opierdolu powiedziałabym coś miłego. Dobra, to przejdźmy do naprawiania. Zacznę od syrenki. Tutaj mam bardzo przyjemną stylizowaną pracę, która podoba mi się. Przydałoby się jednak parę drobnych poprawek. Głównie w oczy rzuciły mi się barki i obojczyki. Powinny schodzić łagodniej, a obojczyki albo trzeba przemieścić w dobre miejsce, albo zachować taką czystszą i prostszą formę. A ten nos jest... gigantyczny. A sam kształt bardziej pasowałby do goryla, a nie do syrenki. Początkowo myślałam, że ma czarne usta, ale nie. One są tu otwarte. Buzia nigdy nie jest czarną dziurą. Normalnie widać wtedy język, zęby, a sama kolorystyka powinna być zachowana w różu i czerwieni. A nie w czerni. Pytanie tylko, czy chcemy taki kształt oczu przy tak otwartej buzi. Możemy to sobie przetestować, czy przy takim rozdziawieniu coś się u nas zmienia. I na przykład, jak po prostu otwieram buzię... No nie wiem, czy chcemy akurat taki efekt. Do pełnego wyrazu możemy narysować dolne powieki z prostą kreską, bo tak naturalnie to wychodzi. I kiedy spoglądamy w górę i otwieramy buzię, to wtedy oczy nam się bardziej mrużą. Taki efekt zresztą uzyskaliśmy w jednej naszej pracy z Ries Gremory, którą możecie zobaczyć na Instagramie i Twitterze. Tak jak zresztą wiele innych naszych prac. Oczywiście szeroko otwarte oczy też mogą występować, ale wtedy wygląda to tak. Bardziej można uzyskać w ten sposób efekt zdziwionej świnki morskiej, więc zależy od wizji, prawda? To, że dłoń jest do poprawy, to już jest
klasyk. Rada: rysujcie więcej dłoni do cholery. Dużo się nie zmieniło, ale usunęłam błędy, które psuły odbiór naprawdę ciekawej pracy. Mamy jeszcze zakonnicę. Sexy. Niebezpieczna zakonnica z dziarką. Ciekawa koncepcja, ale znowu technicznie jest do bani. Niby dałoby się to jakoś zaakceptować, gdyby nie lineart. To nie jest pierwsza praca z takimi liniami. Powiem tak, jeśli na pracy uzyskujecie taki efekt, to zmieńcie pędzel i poćwiczcie na czymś prostszym. Sam lineart bez kolorowania. Postać tutaj też kuleje, dlatego do jej poprawienia musiałam ją na nowo naszkicować, by wprowadzić dokładniejsze poprawki. Bo kurczę, ta koncepcja naprawdę ma potencjał. Dlatego postanowiłam, że zrobię to tak, jak mogłoby to wyglądać, gdyby ktoś tu łaskawie ruszył cztery litery i zapierniczał z nauką podstaw. Zostawiłam więc pozę i gabaryty, choć różnice oczywiście się pojawią. Głównie wynikają one z poprawnie wyrysowanej anatomii. Pracę wykonałam z widocznym lineartem, tak jak w oryginale. Paleta kolorów będzie bardzo podobna, wprowadzę tylko parę zmian i ulepszeń. Cieniowanie również będzie dość surowe, trochę takie komiksowe, ale mimo wszystko wprowadzę więcej przejść i dodatkowych efektów. Pamiętajcie, że bez różnicy w jakim stylu ma być praca, to nadal działa na nią światło i dobrze byłoby stworzyć tu jakiś konkretny klimat. Zresztą już teraz widać, co zrobiłam z tłem. Zachowałam je w tej mocnej, minimalistycznej aureoli, ale dałam tam tylko białe światło, a nie milion kolorów jak z pryzmatu. Nie róbcie tandety, serio. Do grafiki dodatkowo dałam kolor i jest nim czerwień od dołu. Nadało to bardziej takiego demonicznego klimatu, a więc tym bardziej podkreśla charakter postaci, która ma rogi i gadzi język. Sprawdza się to znacznie lepiej niż ta wcześniejsza tęcza, która bardziej pasowałaby, nie wiem, do wróżki albo cukierkowego elfa. Zabieg ze światłem zrobiłam tak subtelny, że nawet nie rzuca się w oczy. W końcu skupiłam się na postaci. Za to mroczniejsza, ciemniejsza praca, wiecie, z taką mocną, intensywną czerwienią od dołu, również byłaby spoko. Ogólnie metod jest kilka, ale i tak trzeba zawsze dobrać klimat do postaci. I praca gotowa. I tak wyglądałaby grafika, gdyby ktoś tu się uczył, a nie pajacował. To czas teraz na regulamin do oceniania prac widzów. Pod tym filmem możecie podawać swoje profile z Instagrama, jeśli chcecie się pojawić w odcinku z oceniania prac widzów, ale musicie poznać pewne zasady. Każda z osób, która chce otrzymać rady czy krytykę, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli rysujecie bardzo, bardzo krótko, dzień albo tydzień, olaliście kompletnie podstawy, bryły i martwą naturę, czyli tak naprawdę 90% naszego kanału, to czeka Was opierdol! Nauka rysunku to długi proces i wymaga co najmniej pół roku ćwiczenia podstaw, zanim powinniście zacząć szukać krytyki u kogokolwiek. Jeśli dopiero zaczynacie rysować i od razu wybraliście kredki albo inne kolorowe medium, to za to również czeka Was opierdol! Kolor to bardzo trudny temat i przejście do niego powinno nastąpić dopiero po opanowaniu ołówka na odpowiednim poziomie. Jeśli rysujecie ludzi, a widać, że nie opanowaliście części ciała oddzielnie, to za to również czeka Was opierdol! Krzywe rysunki mangi, kreskówki czy kucyków, misiów i inne cuda z pominięciem nauki podstaw, to za to również czeka Was opierdol! Vipy i szkice bez widocznego sposobu wyrysowania i brył czeka na Was oczywiście opierdol! Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, bo nie będzie taryfy ulgowej. Będzie ostro, więc lepiej dobrze przygotujcie swoje profile z Instagrama. Przejdźmy dalej, tym razem oko.
To wygląda tak, jakby ktoś mazał węglem po kartce za pomocą ziemniaka. Nie, nie i jeszcze raz nie. Podstawowy błąd. Tu widać, że to nic innego jak narysowany kształt oka bez myślenia o jakiejkolwiek konstrukcji czy przestrzeni. Widać, że oko cię bardzo przerosło i jest na nie dla ciebie zdecydowanie za wcześnie. W twoim przypadku w związku ze sporymi brakami w wykreśleniu, jak i cieniowaniu, to najlepszym ćwiczeniem będzie nadal rysowanie prostych przedmiotów. Martwej natury, a na człowieka? Nie. Zdecydowanie za wcześnie. Ja wiem, że większość z was popełni te błędy, bo naoglądacie się tych ładnych oczu na Pinterestie czy Instagramie i oczekujecie, że wiedza sama do was przyjdzie, jak po prostu będziecie je rysować. Przykro mi, efektem takich prób są rysunki takie jak ten, w których trzeba poprawić dosłownie wszystko. Od zarysu aż po cieniowanie. Przecież cienie nie mogą wyglądać tak, ani tak. Brew też ma swoje proporcje, odpowiednie umiejscowienie i włosy, które układają się w konkretny sposób. Jak nawalicie grubo kresek w kształcie łuku, to nie będzie wyglądać jak brew. Jeśli chodzi o rzęsy, chyba już wiecie, że komentarz jest tu zbędny. Ostatecznie jedno i drugie oko nawet nie są do siebie podobne, więc myślę, że wystarczająco wam zobrazowałam, dlaczego warto wrócić do podstaw. Mimo wszystko muszę pochwalić ludzi z naszego Discorda. Naprawdę coraz więcej osób sumiennie ćwiczy podstawy i widać tego efekty. Bardzo mnie to cieszy i oby tak dalej. Tu mamy jeden z przykładów, który właśnie przedstawia odpowiednie ćwiczenia. Fajnie, że dołączyłeś zdjęcie, kolego. Dzięki temu łatwiej mi jest zlokalizować błędy. Zaznaczam tylko, że takie prace są trudne, bo to nie jest już tylko jeden przedmiot, a cała kompozycja. Na pierwszy rzut oka to wszystko trzyma się kupy. Czuję wagę, poprawną perspektywę i dobrze określony kierunek światła. Więc forma, nawet jeśli ma błędy, to i tak ich się po prostu nie czuje. Jedynie o czym pomyślałam bez patrzenia na referencje, to widać tu za dużo maziai, przez co nie ma dokładniej określonych granic dla tych przedmiotów. Szczególnie widoczne jest to przy serwetce. Warto, abyś jeszcze więcej pracował nad estetyką, o ile masz na to czas. Jeśli jednak to ma być taki szybki, studyjny bohomas, byle przećwiczyć więcej przykładów niż tylko jeden, no to może też tak wszystko zostać. Okej. To będzie git. Jednak mamy tu zdjęcie i widzę, że parę rzeczy się nie zgadza. Jabłka są chociażby jaśniejsze od czajnika, a czajnik nie ma aż tylu białych refleksów, więc jest raczej mało kontrastowy. Tło dość mocno zlewa się z czajnikiem z lewej strony i tylko tak naprawdę z prawej poprzez cienie wypycha go do przodu. To taka szybka analiza. Na pracy widać, że czajnik jest zbyt podłużny, a serwetka jest odrobinę za krótka. Jabłko na pierwszym planie powinno być mniejsze, a stolik po lewej bardziej odstaje. I ten dzióbek, trąbka czy co to tam jest od tego czajnika, powinno być mniejsze w stosunku do samego czajnika. Więc zawsze na koniec, jak już mamy taką pracę, warto jeszcze przeanalizować sobie całość w ten sposób. Dzięki temu bez problemu można samemu wprowadzić korektę i poprawiać błędy. Nie będę tu poprawiać wszystkiego, tylko to, co jest najważniejsze, by mniej więcej zgadzały się proporcje. Jak widać, u mnie grafika nie jest aż tak kontrastowa. Wyszła stonowana, bo takie jest zdjęcie referencyjne. Pamiętajcie też, że nie dodajemy bieli tam, gdzie jej nie ma. Zauważyliście, że ta seria ma coraz większy kontrast? Mimo, że nadal pojawiają się straszne kupy rysunki, to coraz więcej prac ma naprawdę fajny potencjał. Szkoda tylko, że w wielu przypadkach gołym okiem można zauważyć lenistwo co do nauki podstaw. Wiem, że powoli będzie się to zmieniało i jestem dobrej myśli, że ludzie, którzy intensywnie pracują
i dzielą się efektami własnych ćwiczeń na naszym Discordzie, na pewno dużo osiągną. Dlatego opierdolu nie może zabraknąć. Ktoś musi nad wami czuwać, abyście sumiennie i ciężko pracowali nad swoimi umiejętnościami, dlatego dołączcie do naszego serwera na Discordzie i działajcie. Działajcie tak skutecznie, by przy okazji zostawić łapkę w górę pod tym filmem i suba z dzwoneczkiem, bo następny odcinek już za tydzień w czwartek po godzinie 17:10. I niech podstawy będą z wami.